ale mi się dobrze spało, a tobie, Dysio? Też się właśnie przebudziłem, ale muszę rozprostować kości, chodź na dwór. O tak, dwór nam dobrze zrobi. O mój Boże, czy ty to widzisz, co tam stoi? Albo mi się wydaje, albo to jest jakiś ogromny katnap. Co? O mój Boże, jak się boję, przecież katnap jest straszny. Tak, musimy tam podejść, ale czy masz jakieś kamery ze sobą, żeby rozstawić tam na wszelki wypadek? No coś tam na pewno znajdę, dobra, chodźmy do niego, ale po cichu, bo nie wiadomo, co tam jest. No i co to niby jest? Gdzie tutaj jest wejście do tego jakieś? Może tu jest jakieś ukryte, jednak nie ma. Choć może z tyłu coś będzie. Tu jest ogon i jest jakaś kurtyna. O nie, co? Jaki ogon w ogóle? Dobra, widzowie, wejdziemy tam, ale jeżeli teraz wszyscy zostawicie subskrypcję z dzwoneczkiem. Uwaga, 3, 2, 1 i dawaj, Dysio, wchodzimy tam. Cicho, cicho, cicho. O mój Boże, zobacz, jaki on jest wielki. Czy on śpi? Posłuchajmy. O Jezus Maria, jak on jest straszny, Dysio. Tak się go boję. Cicho, cicho, bo go obudzisz. Rozstaw kamerę gdzieś tutaj. O nie, widziałeś, on parsknął. Dobra, zaraz się przebudzi, musimy. Nie mogę gadać tak głośno, widzę. Dobra, bierzemy tą kamerę. Okej, w takim razie może postawimy ją w tym miejscu. Nie skapnie się. Przekaj, jeszcze tylko sprawdzę, czy na pewno działa. Dobra, działa. Okej, w takim razie wyjdę sobie z niej. Dawaj, Dysio, wychodzimy. Do szybko, szybko. Tak, uciekamy, chodź, biegniemy. Udało nam się uciec, no ale wydaje mi się, że on jest dopiero malutki i będzie rosnął. Musimy szybko uzbroić naszą bazę. No właśnie, widzowie, on będzie mutował i zmutuje do tego momentu, że będzie chciał rozwalić nasz domek niestety, więc musimy naszą sekretną bazę naprawdę bardzo ulepszyć, bo jeżeli tego nie zrobimy, to będzie klapa i cały nasz domek niestety wybuchnie, więc musimy coś naprawdę podziałać. Dobra, może na razie ten monitoring sobie tutaj schowa. Dobra, Nunu, zobacz, musimy zrobić tutaj lawę. Ej, no tak, to jest dobry pomysł. Wow, ale szybko wyszło. Dobra, widzowie, także ja tutaj właśnie tworzę tą fosę i wykopiemy sobie już do samego tutaj końca, okej? Okay? Set 0 sobie wpiszemy idealnie. A teraz bardzo szybko uzupełnimy to wszystko lawą. Dobra, polecimy sobie tutaj, okej? Okay? I dobra, cyk, cała fosa już jest, widzowie, zrobiona. Dobra, no no dawaj, musimy zrobić tu jakieś przejście, bo tu nie da się doskoczyć. No właśnie, ja o tym samym myślałem. Dobra, zróbmy sobie, okej, okay, może taki pościg właśnie z tej strony tak samo. Okej, okay, i może postawmy go od razu tutaj. Let's go. Dobra, ale fajny mod. Tak, jest super anski. A teraz, widzowie, przydałoby się zrobić jakieś lasery, żeby właśnie na ten katnap nie przeszedł sobie na luzie do naszego domu. Okej, więc Dysio kładzie już właśnie z tej strony lasery. My też musimy oczywiście, więc położymy tutaj wszystko oczywiście na dole najpierw i zaraz obtoczymy całą chałupę. No i teraz tutaj, widzowie, z drugiej strony musimy wszystko tutaj ładnie postawić, żeby ten katnap się na pewno nie przedostał, bo bardzo się martwi o nasz dom. Że co się może z nim stać? Dobra, no no, dawaj, zrobimy teraz tak zwany płotos elektrikos dookoła. Płotos elektrikos? Co to, kurde, hiszpański jakiś, czy co? Dobra, nieważne, ale wiadomo, o co widzowie chodzi. Teraz zrobimy elektryczny płot. Dobra, weźmiemy go sobie stąd, więc pokażę wam, widzowie, jak on działa. Włączymy sobie survivala, podejdziemy do tego i zobaczcie, ała, jak on mocno sieka. To jest coś nieprawdopodobnego. Dobra, włączamy sobie game moda i obtoczymy cały tutaj domek, żeby ten katap miał naprawdę spory problem z nami. Dobra, no no, chyba pora zobaczyć tą kocią parówę. No właśnie, też mi się tak wydaje, bo on jest taki zły i go bardzo nie lubimy. Dobra, uwaga, uwaga. Czy widzisz, Dysio, to samo co ja? Tak, widzę, on jest ogromny. Co? On się tak powiększył, jeszcze mam miecz w dłoni. O nie, co jest z nim? Nie, halo. Dobra, widzowie, chyba jednak musimy się naprawdę pośpieszyć, bo czas nas goni. Dobra, okej, okay, w takim razie, czy ty masz pomysł na kolejną obronę naszej bazy? Tak, musimy rozstawić miny. One są naprawdę bardzo mocne, chodź, pokażę ci, musimy ich tu naładować. Okej, okay, więc Dysio, zobaczcie, stawia ostatnie miny i właśnie, zobaczcie, ale to jest dobra ochrona. W takim razie, ja wpadłem na kolejny tutaj, widzowie, pomysł, że zrobimy nasze własne golemy, które nas będą broniły. Okej, okay, więc może tutaj postawmy sobie płotki. Ej, Dysio, wiem, że ty lubisz miny, ale już ich nie stawaj, naprawdę ich jest bardzo dużo. Chodź, tutaj zrobimy golemy. Dobra, już idę, Nunu. Okej, okay, więc tutaj postawimy sobie kilka golemów. Zacznijmy może od tego i teraz tego. Bardzo lubię golemy, to są takie małe osiłki. Tak, dokładnie, i będą, zobacz, nasze. I będą nas broniły przed tym głupim właśnie katnapem, który jest takim złoczyńcą. Dobra, ostatniego tutaj sobie postawiliśmy. Myślę, że tyle golemów
golemów nam wystarczy. Dobra, Nunu, chyba już wystarczy nam tych obron, ale ja bym zrobił jakąś zbrojownię. Wow, zbrojownię, to jest dobry pomysł. Będziemy tam właśnie się uzbrać na w razie czego, gdy on już zdecyduje się do nas przyjść. W tym miejscu będzie idealnie. O tak, to jest naprawdę dobre miejsce. Okej, chodźmy tutaj niżej. Okej, widzowie, więc tak wygląda na razie nasza baza, ale zrobię tutaj walls iron block. Dobra, na razie już to się zaczyna, przynajmniej zaczyna jak gwoźdź wyglądać. Więc tutaj oczywiście dół zrobimy na przykład set obsydianowy. Dobra, wygląda to już fajnie. Okej, więc najpierw zrobimy taką przebieralnię właśnie dla nas i zaraz powrzucamy tutaj właśnie jakąś zbroję, no i miecze. Okej, tak i cyk. Naturalnie po stronie Dyzia zrobimy właśnie to samo. Okej, wszystkie przedmioty już przygotowałem i dobra, w takim razie od dolnej warstwy tutaj damy sobie mieczyk. Tutaj damy sobie oczywiście nasze zbroje. Let's go. Tutaj damy sobie karabiny. Okej, a tutaj te bazuki. Dobra, zamkniemy tutaj sobie. Okej, i idę do Dyzia zrobić to samo. No i co, Dyzio? Dobra, może chcesz przetestować te nasze uzbrojenia? Tak, uwielbiam testować uzbrojenia, to wchodzę. Wow, ale jesteś teraz kozakiem. Jestem takim koksem, że ten katnap mi nie zaszkodzi. A ty, Nunu, pod ścianę wykonuj moje polecenia. Ej, spokojnie, bo ja zaraz sobie użyję tej zbroi i zobaczymy, czy taki kozak dalej będziesz. Dobra, chodź na górę. Musimy jeszcze się naprawdę trochę uzbroić. Dobra, Nunu, dawaj z tej strony, postawimy jeszcze takie spajki. Zobacz to. No dobra, to jest naprawdę niezły pomysł. Postawimy tutaj wszędzie te spajki, ponieważ gdy na nie się wejdzie, to naprawdę jest bardzo bolesne to, więc możemy wszędzie postawić. No i dobra, wszystko mamy właśnie w tych spajkach zrobione, ale to nie koniec naszych pomysłów, ponieważ mam jeszcze jeden. Zrobimy teraz taką wielką wieżę i będziemy w razie przypału właśnie strzelać z niej. Okej, może tutaj zaczniemy sobie jej budowę. Uwielbiam strzelać z dużych wież. Okej, więc teraz wszystko damy sobie wallsem, iron block, let's go. Tutaj już na górze sobie zamurujemy. Dobra. Okej, no i cała wieża jest już praktycznie zrobiona. Tutaj sobie zamurujemy jeszcze tak, bo prawdopodobnie ten katnap może naprawdę wysoko skakać, żeby się nie okazało, że wejdzie nam dachem. Okej, Dyzio, widzę, że już tutaj zbudował drabinki i teraz, widzowie, przydałoby się wziąć skrzynię i do tych skrzyń powsadzać jakieś rzeczy. Dobra, okej, może tutaj postawimy? Okej, więc wybrałem już tutaj brońki, które będziemy sobie... O Jezu, ile snajperek. Dobra, okej. Włożymy tutaj je sobie, jeszcze jedną i zobaczcie, mamy tutaj bazukę, więc weźmiemy je obie. No i tutaj jeszcze troszeczkę amunicji i w razie czego, jakbyśmy zgłodnieli na tej wieży, tu również mam dla nas złote jabłuszka. Naprawdę, to jest dobry pomysł. No tutaj na dole zrobimy sobie jakieś wejście. Może zastąpimy je białą kurtyną. Tak, no, no jest to super, ale mam ostatni pomysł, zanim on się obudzi, bo już chyba lada moment to nastąpi. Zobacz, tam mamy nasze motorki, więc tutaj możemy zrobić taką ogromną platformę, żeby stąd wyskoczyć. Wow, to jest naprawdę fajne. Zobaczcie, jaka ta platforma jest wielka. Tylko przydałoby się jeszcze zbudować jakąś drogę, więc weźmiemy tutaj beton i od naszego garażu zbudujemy właśnie ją tutaj. Okej, połóżmy ją sobie tutaj do samego końca. Let's go. Okej, załóżmy, że mniej więcej tutaj właśnie zrobimy sobie tą całą drogę. Więc damy sobie okej, setujemy i teraz tutaj oczywiście jakiś pas by się przydało zrobić. Dobra, lecimy sobie tutaj tym pasem, a ty, Dyzio, co robisz? Ja tankuję nasze motory. O tak, to jest naprawdę przydatne, ponieważ lepiej mieć zatankowane motory, bo naprawdę zaraz może pojawić się ten katnap i wtedy to naprawdę będzie niemały przypał. A tutaj zbudujemy sobie, widzowie, już ostatnią rzecz, mianowicie taki mały bunkier w razie czego, jakbyśmy mieli naprawdę wielki przypał z tym katnapem i byśmy nie mogli wrócić do naszego domu. To w razie czego będziemy mieli tutaj właśnie z ironowych bloków nasz schron. Rozkopmy tutaj sobie, okej. Okay. Tutaj postawimy sobie, załóżmy, set obsydian, dobra. No i tutaj przez szyby będziemy mogli obserwować sobie, co się dzieje u tego katnapa niedobrego. Dobra, no, no trzeba sprawdzić, czy on nie uciekł, bo coś tam chyba wystaje. Dawaj, sprawdzamy na kamerach. O Jezu, coś tam wystaje, dobra, uwaga, uwaga. Co? O nie, Dyzio, nie ma go w pokoju, czy ty to widzisz? O nie. To już pora na starcie, chodź się przebrać szybko, a ja pójdę zaraz zobaczyć do niego, a ty poczekaj. A więc ja się szybko uzbroję, okej, jestem już uzbrojony, teraz wezmę wszystkie rzeczy stąd, idę tam do niego sprawdzić. Okej, widzę, więc my, uwaga, uwaga, będziemy się zamieniać i cyk, zobaczcie, jakim jestem teraz koksem. Okej, bierzemy tutaj wszystko, tutaj złote jabłka i całą amunicję, bo to się na pewno nam przyda. Okej, od razu sobie zjemy szybciutko koksa, bo naprawdę nie chcę zginąć od tego nic ponia. A, ratunku, Nunu, goni mnie, on wyszedł, jest przerażający. O mój Boże, kiedy jest wielki, dawaj go na minę szybko. Zaraz padnie, musi w którąś padł. O, co? O Jezu, jak wybuchło, zobacz, jak wyleciał do góry ten katnap. Zabiję was. Co, co? Nie, on jeszcze mówi. Jakim niby cudem, chodź tutaj, katnapie go.
głupi. I co jest źle? W ogóle nie mogę w niego strzelić. O co chodzi? O wasz koniec, zniszczę was. O nie, co jest? On ma jakąś bazookę, Dyzio. Ratuj się, kto może. Uciekaj, chodź do naszej wieży. Postrzelamy, może nie wejdzie tutaj tak szybko. O nie, on do mnie idzie, ale nawala, Dyzio. Dawaj szybko na wieżę naszą. Będziemy strzelać z niej. Szybko, szybko, szybko. A, co? Zniszczył nam wieżę. Musimy strzelać do niego, tak, dawaj. Kurczę, dobra, muszę przeładować bazookę. No nie, zaraz się pozbędzie naszego domu. Kurczę, głupi katapie. Zbyt długo to wy nie przeżyjecie. Radzę wam uciekać. Dobra, wypuszczam golemy, Nunu. O tak, to jest dobry pomysł. Dawajcie golemki na niego. Chociaż w was jest wiara, bo on jest taki mocny, że nie mogę już wytrzymać. Szybko bierz motorek, gdy zioi, uciekamy przed nim. Przecież nie mamy z nim najmniejszych szans, widzowie. On jest taki mocny, ten katap, że to w ogóle głowa ma. Dobra, wchodzimy sobie tutaj. Patrz na to, Nunu. Zabiję go teraz pod taką potężną rakietę. Tak, mówisz. Au! On do nas... Zobacz, pokonałem go! O kurczę, co? Czy katap umarł? Idziemy tu sprawdzić. Zobacz, tu są itemy. Nie ma go. Pokonaliśmy katnapa. O Jezu, czy naprawdę? Ale zobacz, w jakim opłakanym stanie jest nasz domek. To trudno. Znajdziemy sobie nowy w bezpieczniejszej dzielnicy. Okej, widzowie, więc jeśli podobają się wam nasze filmy, to wejdźcie właśnie na te, które wam się właśnie wyświetlałem na ekranie. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji z dzwoneczkiem, bo my jeszcze z wami żegnamy. Pa, pa. Pa, pa.